Cześć Wam, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj następny filmik z hotelu Fanar. Dzisiaj o basenach, bo Wam obiecałam, że trochę Wam opowiem. Powiem Wam, jakie są plusy, jakie są minusy basenów, jak to tam wygląda. Tak jak Wam gadałam, baseny są trzy. I dwa są przy tym lobby głównym, czyli przy tym budynku głównym, tam jest recepcja. I tu macie też brodzik właśnie. No i jeden jest przy tym nowym budynku, tam osobno jeszcze, z reguły, tak jak bym powiedziała już chyba na jakimś filmiku, z reguły Polaków kwaterują właśnie. I to my tam byli przy tym budynku. I jeszcze jeden jest przy tych takich, tak jak ja zawsze gotów w każdym filmiku, przy tych budynkach jak z Wobrowska, nie? Ale to tam my nie łazili, no bo tak jak powiedziałam, tam raczej chyba ci co zapłacili. Tak mi się wydaje, ale nie rzekł pewno. Ale dobra, przejdźmy do tego, jak to wygląda, plusy, minusy. Baseny same w sobie wyglądają bardzo tak, wiecie, luksusowo, nie? Jak to się godą. Fajnie, bo są leżaki we wodzie. Tu przy tym budynku głównym te leżaki są normalne i to też jest taki jakby plus, że jest ten normalny leżak położony, bo możecie się go, te oparcie poskładać i selegnąć w tej wodzie i na plecach i na brzuchu. Tam przy tym drugim basenie już tak nie ma. Te brodziki przy tym, ta płytko woda jest bardzo fajna też, no bo włazicie sobie do tego. Głównie jest tak, że ten maraz tu zostaje, jak wiecie, ktoś wnosi na szwajach maraz, nie wiem, piosek, nie piosek, to on tu zostawał, one to potem sprzątają takimi odkurzaczami, nie? Więc to jest fajne. Tu przy tych głównych też mocie, przy tej właśnie lobby głównym mocie też w basenach jacuzzi. Ja nie wiem, jak one było czynne, bo my na tym basenie byli roz, bo tam jest fest, dużo ludzi na tym basenie. Przy tym głównym, więc my tu byli roz, nie wiem kiedy to działo, w jakich porach. Widziałam, ino, że jak my tam leżeli, my tam byli chyba rano od, bo ja wiem, 8:30, może do obiadu, kaś do typu 1, to Wam powiem, że widziałam, dużo dzieci się tam w tym siedzi, w tym jacuzzi. No i robią sobie z tego taki brodzik, nie? Mają tam brodzik te 40 centów, a oni sobie z tego tu robią, nie? Ale mnie to tam nie zawodzało. No chyba, żeby było jacuzzi, no to już będzie zawodzać, nie? Bo ty się człowieku chcesz posiedzieć, odprężyć, a tu ci dzieci pełno loto, bo sobie robią brodzik, ale dobra, nie? Ale powiem Wam tak, co jeszcze do plusów? Na pewno głębokość tych basenów, bo tu oprócz brodzików macie te 1,40 m, nie? Więc to jest fajne do popływania, sorry, bo mi zaś pies ryczy, nie? Jeśli tam coś słyszy. Więc to jest fajne, że do popływania 1,40 m w sam raz, do tego, żeby jakiś aerobik, bo tam też był jakiś aerobik, widzieliśmy, no to jest taką fajną głębokość, nie? Co jeszcze tutaj do tych plusów? Znaczy, no czyste baseny są, to na pewno jest też plus, bo sprzątają, tak jak powiedziałam. Minus jest to, że oni to sprzątają rano. Wiecie, my się już zaczęli kąpać, było 9:30 chyba rano. On tam jeszcze basen sprząta, nie? On tam jedzie z tą rurą, z tym odkurzaczym. No i jakby wiecie, mnie to, nie że mi to zawodzą, że on sprząta. I no do mnie to jest takie nielogiczne, bo on sprząta w momencie, kiedy ludzie już w tej wodzie są. Ludzie ta woda rozhulają i wiecie, i to wszystko loto, i te farfocle, które on by miał wybrać, one i tak lotają, nie? Suma summarum. Więc to jest taki minus. Minusem jeszcze przy tych głównych tu basenach, oprócz tego, że jest w trzy dupy ludzi, to jest to, że te leżaki tam są już takie, powiedzmy sobie, leciwe, nie? Musieliby je powymieniać, no bo to są już takie leżaki dość zużyte w większości. Te materace też są jakie są, no ale dobra, niech tak jest, nie? I teraz tak, w tym jednym basenie tu mocie ta strefa na ogół jest właśnie aerobik, a w tym drugim basenie, jego tam nie kamerowała, ale w tym drugim basenie różnica jest taka, że jest ino wyznaczony tor jakby do pływania na końcu, nie? Fajne jest to też na, może tak, plus i minus tego, że to jest basen Infinity. I tutaj mój chłop nie będzie zadowolony, powiedział, nie godaj tego, bo wiesz, tam nie będą chcieli jechać, nie, jak powiesz o tym minusie, ale dobra, plus. Infinity fajnie, bo idzie se popatrzeć, Infinity na minus, że tu w tym basenie, co teraz widzicie, to jest przy tym naszym budynku, kaj my byli, tu stąd zleciało dziecko z tego Infinity, wiecie, bawiło się, jakiś tam bajtel się bawił w tym brodziku, no i doszło do końca i zleciał, nie. I to był pierwszy dzień pobytu tych ludzi w Omanie i oni, że tak powiem, ledwo co przyjechali, to nie byli chyba Poloki nawet.
Oni ledwo co przyjechali, jakoś tam poszli, było przed 6:00, ten ratownik już o 6:00 tam haltuje, nie? Tak jak w Ungodach ten basen zamykał, bo baseny są od 9:00 do 6:00 wieczora czynne. No i on zahaltował, a to dziecko prawie zleciało, ten ratownik od razu poleciał. Tutaj na szczęście w tym basenie mu się nic nie stało, bo my mieli ta wysokość tego Infinity na końcu u nas, to było może jakieś pół metra, nie? Ale tam w tych głównych basenach to ta wysokość przy tamtej recepcji jest no może z jakieś 1,20 m do nawet 1,40 m, coś takiego. Wiecie, ja mam 1,50 m w hucie, nie? I o tam stanułach, to ten basen mi był prawie pod korek, nie? Więc no tam jakby zleciało, to mogłoby się coś połamać, nie? Takie dziecko. Ale no tak jak to jest i plus i minus, bo fajne zdjęcia, kupa ludzi tam widziała, włazi na ten rand basenu i co robi zdjęcia, no ale faktycznie oni tam pilnują, żeby nie włazić, bo jak ktoś zleci, no to będzie wielki problem, nie? Fajne są te wysypki, tak jak widzicie, tam była też taka jedna wysypka, tutaj na tym basenie były aż 3 takie wysypki. Tutaj minusem były te leżaki trochę, bo były ino te leżaki tak, żeście się mogli na plecach legnąć, na brzuchu już nie, no bo jak? Więc to też na minus. Natomiast plus tego basenu to było mniej ludzi, nie? Bo tutaj w tym barze, tam widzicie w tle bar po prawej stronie, to tu w tym barze nie serwowali alkoholu. I to wiecie, nie wiem czy z powodu Ramadanu, czy w ogóle nie serwują tu alkoholu, ale nie podawali, więc tutaj ludzie nie łazili na tym basen tak chętnie jak tam. I plus tego basenu, no on jest też na pewno nowszy, bo tak jak godną 4 lata temu na filmiku nie widziałam tego basenu, nie widziałam tego budynku, więc go musieli dobudować. Plus tego basenu jest też taki, że te leżaki są nieco nowsze. Fajniejsze, bo białe i nieco nowsze niż tamte, więc na pewno to też było fajne, one miały też takie fajne poduszki na tych leżakach, więc fajnie, bo szło się tak elegancko poduszka, bo cofnąć albo dać i się fajnie leżało. Też wysoko były dźwigane, więc jak ja na przykład czytam książki na czytniku, no to to mi też lepiej w takiej pozycji siedzącej, widzicie, w cieniu. No generalnie co wam jeszcze mogę o basenach powiedzieć, tu był fajny, bo tak, to co widzicie na wprost jest bar i tam jest zaraz restauracja, nie? Więc tu bardzo fajnie, że jest to tak zrobione, jest bardzo blisko, także tu my stąd właśnie wyłazili i szli my se po jeźdźnię. Dobra, jeszcze na koniec pokazałam wam ten ostatni basen, ja go już też tam ujęłam w innym filmiku, ale jeszcze raz go tu wciepuję, jak jest już ta seria o basenach. Tutaj jest ten basen w tej części budynków z Obrowska, nie? Tak jak wam powiedziałam, i widzicie tak, tu są już inne leżaki, inaczej ten basen wygląda, nie ma tego brodzika, jest cały, nie wiem nawet jaką głębokość, ale też podejrzewam 1,40 m będzie, no i tam mają ten widok na morze, więc podejrzewam, że albo to jest ino do nich, albo my też mogli korzystać, a byli my głupi i nie poszli, nie? Nie wiem. Ale no tak jak godach, nie będę się tam cisła, jak ktoś się za to zapłacił, to niech się tam jest, się nie cisna. Dobra, to by było na tyle. Następny filmik jeszcze będzie, myślę, że w weekend. I to już będzie chyba końcówka serii z Omanu, a potem będą następne z innej miejscowości już wkrótce, że tak powiem. Na razie, ja się żegnam. Dzięki i cześć.